Wojciech Orzechowski, witam Cię serdecznie i w tym odcinku co bym zrobił, gdybym zaczynał od początku. Zapraszam serdecznie. Jesteśmy na Placu Dąbrowskiego w Łodzi. Przede mną Teatr Wielki, czyli Opera Łódzka tak zwana, a za mną ten zielony budynek to kamienica przy Operze. To jest jeden z naszych projektów Narutowicza 47, który przejęliśmy i z inwestorami przygotowujemy do dalszych inwestycji. Ta część będzie mocno zmodernizowana. Być może zrobimy tu apart hotel, być może sprzedamy to na produkt inwestycyjny. Niemniej jednak kamienica z bardzo fajną historią, bo legenda głosi, że ukochana Maria Hazen, ukochana Brunona Schulza, ona tu właśnie mieszkała przed wojną, kiedy okupanci się zbliżali, ona stąd uciekała i swoje listy, które pisała do niego, właśnie zakopała w ogródkach, gdzieś tu na dole. Gdy będziemy przeprowadzać rewitalizację, poszukamy, może coś znajdziemy. I to dzisiaj tutaj jestem. Jeden z 7 naszych projektów realizowanych w Łodzi o wartości sprzedażowej ponad 200 milionów złotych, a niebawem zaczynamy kolejny, 8. Jak tutaj dotarłem? No zapraszam, przestudiuj ten materiał, ale ja chciałbym dzisiaj mówić o tym, jak bym zaczął, gdybym chciał tą ścieżkę przejść jeszcze raz. Mi zajęło to ponad 15 lat, a Ty możesz to zrobić w tempie o wiele szybszym. Mam nadzieję, że już zapoznałeś się z moją strategią inwestowania w nieruchomości, którą możesz zobaczyć pod adresem najlepszastrategia.pl. Tam opowiadam, jak startować od 30 tysięcy, obracać kapitałem, podwajać ten kapitał co roku tak, aby po 6 latach dojść do uzbieranych 2 milionów, zainwestować je w nieruchomości i przy 9% stopy zwrotu mieć 15 tysięcy przepływu miesięcznego z najmu długoterminowego, albo przy 12%, gdyby Ci się udało stopy zwrotu, 20 tysięcy co miesiąc. To jest bardzo fajny cel. Ale co bym zrobił, gdybym zaczynał od początku? Oczywiście, że gdybym zaczynał od początku, ruszyłbym mocno z kopyta i nie robił 2 flipy w roku, na których zarabiam na pierwszym 15 tysięcy i na drugim 15 tysięcy. Ja bym starał się utrzymać tą średnią 40 tysięcy, która wychodzi nam z ostatnich transakcji ubiegłego roku. 40 tysięcy i nie zrobił 2 w ciągu roku, ale 20. Oczywiście jak zrobić to pracując na etacie? Jak zrobić to nie mając zdolności kredytowej? Jak zrobić to nie mając pieniędzy? Ruszyłbym głową i oczywiście zmodyfikował tą moją strategię tak, aby działać jeszcze szybciej i jeszcze lepiej. Tak działali uczestnicy warsztatów, którzy mieli ponadprzeciętne zyski. Tak chociażby działał Dariusz Kusper, z którym wywiad możesz zobaczyć w poprzednich odcinkach, które publikuję na YouTubie, ale także z innymi inwestorami, z którymi były wywiady. Tak opowiadał Piotr z Łodzi, nasz lider, który był na maratonie. Tak opowiadał Aleksander Weiss. To są osoby, które zrobiły ponad 100 transakcji, więc są to ponadprzeciętne wyniki i na to bym się nastawił. Działałbym ze zdwojoną prędkością. A więc załóżmy, startujemy i nie mamy tego wkładu pieniężnego, zresztą, a może on jest, ale to 30 tysięcy to jest zbyt mało na zrobienie 20 flipów naraz. Być może pracujesz na etacie. Ja bym ten etat zachował przynajmniej przez pierwsze 2-4 miesiące, kiedy robisz 2 pierwsze inwestycje. 2 pierwsze inwestycje dadzą Ci zysk 80 tysięcy. To wystarcza, aby zwolnić się z etatu i mieć spokojnie wynagrodzenie na cały rok, a przez kolejny rok robisz pozostałe 18 flipów. Jak? 18 naraz przy użyciu inwestora zewnętrznego. Przy użyciu inwestorów, kapitałodawców, którzy mogą wejść z Tobą w transakcję 50 na 50, gdzie Ty szukasz nieruchomości, wypatrujesz ją, potem przedstawiasz ją inwestorowi, on kupuje na siebie, potem Ty pilnujesz remontu, remontujesz, wystawiasz do sprzedaży i sprzedajesz, a potem zyskiem dzielicie się pół na pół. Jeżeli z takiej transakcji da się wyciągnąć 80 tysięcy, to 40 tysięcy wpada do Ciebie do kieszeni i 40 tysięcy wpada inwestorowi. On jest zadowolony, a Ty masz pierwsze swoje kolejne 40 tysięcy. Przy 20 flipach 40 tysięcy łatwo policzyć, to jest 800 tysięcy zysku. Taki wynik możesz zrobić w rok. A dlaczego by nie? Przecież Dariusz Kusper, z którym miałem wywiad na YouTubie,
i możesz to zobaczyć w poprzednim odcinku, powiedział, że na jesieni tamtego roku robił 21 inwestycji naraz. No to jeżeli on może, to dlaczego nie ty? Ja też spróbowałem. Znalazłem teraz dewelopera, który może odstąpić 30 mieszkań naraz. Takie transakcje już w Łodzi robiliśmy, gdzie 30 uczestników z naszej społeczności przejmowało po jednym mieszkaniu. A ja mam zamiar teraz przejąć 20 mieszkań i zrobić to z inwestorami w systemie 50-50. Jeżeli masz wolny kapitał, to odezwij się do mnie. To jest budowanie wokół siebie też autorytetu w pewien sposób. Ty też byś musiał budować ten autorytet. Jeżeli robiłbyś flipa za flipem i pokazywał, że ci wychodzi, inni będą się zgłaszać do ciebie. Ci, którzy mają kapitał, ale są inwestorami pasywnymi i sami nie mogą tego zrobić. Nie tak dawno miałem wywiad z Pawłem Albrechtem na kanale, za chwilę będą kolejne, ale tam Paweł zrobił coś niesamowitego. Na swoim webinarze zadał pytanie, kto z internautów ma wolne 400 tysięcy i gdyby się trafiła fajna perełka, wszedłby w układ 50-50. Zgłosiło się tam kilkanaście osób. Oczywiście ty też możesz takie rzeczy robić. Możesz budować swoją markę, możesz pokazywać zyski na swoich inwestycjach, możesz otaczać się inwestorami, a potem oni będą przychodzić do ciebie i będą ci dawać ten kapitał. Czyli to jest sposób na to, aby w szybkim tempie zbudować autorytet, pokazać swoje wyniki, otoczyć się gronem inwestorów, powiększać ich, a potem zobaczysz, że z polecenia na polecenie będziesz zyskiwał dodatkowych inwestorów, którzy będą wchodzić z tobą w deale. Ty wtedy oczywiście musisz zrobić maszynę, musisz zrobić produkcję, musisz zrobić fabrykę, musisz otoczyć się ludźmi, którzy ci tego będą pilnować, gdzie będziesz miał projektantów, gdzie będziesz miał ekipy remontowe, gdzie będziesz miał nadzorców budowlanych, ale ty możesz tym zarządzać i możesz zrobić coś niesamowitego, czyli możesz zarobić 800 tysięcy i wcale to nie jest przesadzone. Zacznij się interesować naszymi konferencjami, zacznij się interesować konferencjami naszych partnerów. Ja pamiętam, w 2019 roku byłem na zjeździe u Pawła Albrechta, gdzie przede mną para z Trójmiasta pokazywała, jak w rok zrobiła 32 flipy na brudno i łączny zysk wyszedł z tych flipów 1 000 000. To samo potwierdzają uczestnicy moich warsztatów, gdzie wywiady możesz z nimi obejrzeć na YouTubie. Możesz ich posłuchać również na konferencjach. Najbliższa konferencja Maraton VIV 28 marca. Nie możecie zabraknąć na niej. Masa inspiracji, masa pomysłów, ale to ty musisz w tym uczestniczyć. Ty musisz być częścią tej społeczności. Ty musisz się angażować. Ty musisz działać ze zdwojoną prędkością. Ale nie zrobisz tego siedząc tylko przed ekranem monitora i słuchając wszystkiego online. Musisz zacząć działać. Musisz zdobyć wiedzę, musisz zdobyć kontakty, informacje. Po wiedzę zapraszam Cię do mnie. Na spotkaniach naszych regionalnych będziesz miał informacje i kontakty. Na konferencjach również. Gdybym zaczynał, szedłbym tą drogą. Przyłączyłbym się do społeczności, do stowarzyszeń, do klubów. Szukałbym inwestorów, szukałbym okazji, szukałbym dostawców perełek. Myślałbym, byłbym kreatywny. Zapisywałbym się na kursy rozwoju osobistego. Ubrałbym udział w szkoleniach z negocjacji, z handlowania. A przede wszystkim zapisałbym się na warsztat, który pokazałby mi, jak dokładnie te flipy robić. Zapraszam Cię do kontaktu. Mogę Ci w tym pomóc. Wejdź na stronę wojciechorzechowski.pl. Zobacz o mnie więcej. Odezwij się do mnie. Zarezerwuj spotkanie ze mną, gdzie opowiem Ci, jak wyglądają warsztaty i przeprowadzę Cię za rękę przez cały proces inwestycyjny. A potem wiele rzeczy stanie się prostszych. Zapraszam Cię serdecznie do kontaktu. Wojciech Orzechowski, pozdrawiam.